witam was w kolejnym odcinku z serii Let's Play Mirror's Edge. Jednym z ostatnich, jeśli dobrze wyczuwam fabułę, ale mogę się mylić, bo nie grałem w tą grę od bardzo, bardzo dawna. W każdym razie, mniejsza o to. Czas przejść dalej. Wskaźnik mi pokazuje, że mam gdzieś tam dotrzeć, więc biegniemy. Oj, coś mało responsywna jest dzisiaj. Fejt. Ta. Piękny początek. Dobra, zróbmy to gorzej tym razem. No, Boże, Fejt. Naprawdę? Teraz się będziesz blokować jeszcze na... No nie wierzę, no nie wierzę, po prostu nie wierzę. No co ci jest dzisiaj, Fate? Ja pierdzielę! Buku. Po prostu Fate dzisiaj jest tak ociężała, tak się ślimoczy. No i spoko. Jezus Maria. Biegnij do jasnej cholery, kobieto. Nie wierzę. Po prostu to, co się dzisiaj dzieje, to jest jakiś kosmos. Nagle tam mam biec. No tak, obłe. To Fate nie przejdzie. Że oni mnie jeszcze nie dopadli, to jest jakiś cud po prostu. Ja się czuję, jakby Fate była pijana i to tak ostro. Znowu rower ktoś zostawia. Co tam ciekawego dzisiaj piszą? Callahan City. Dzięki. Dzienny. Już więcej nawet nie będę próbował. Czy ta winda zjeżdża do piekła? I bum. I jakimś cudem nadal jesteśmy na poziomie dachów. Czyli to najwyraźniej był budynek wielodachowy. Dobra, gdzie mam iść? Zgaduję, że gdzieś tu. Opsa. No nie wierzę, no. O ja Dobra, pod koniec to mi się klawisze pogmatwały, ale... To jak Fate po prostu... załatwiła sprawę wskoczenia na tą rurę było... beyond everything. Jeszcze ktoś chce? Fuck you. Fuck you. Krieg
Ej, dali mi możliwość, to skorzystałem, nie oceniajcie mnie. Nie tamtędy. Ale że niby tam? Na to wygląda. Au, nie bolało w sumie. I znów winda. Ciekawe, czy gdybym teraz zginął, to jak się wczyta checkpoint, to oni dalej będą za mną biegli, czy gra już wie, że ich pozabijałem? Jest na szczycie atrium, do którego za chwilkę dotrzesz. To po cholerę zjeżdżałem na dół, skoro mam dotrzeć na szczyt. Ja pierniczę. Troszkę logiki, poproszę. Choć troszkę. Aha. Zastanawiałem, co to było. Czyli tu nie mam iść w sumie. Tu była tylko paczuszka. Którędy zatem? I znów będą przygody mysza w poszukiwaniu właściwej drogi. Nie tak. Co to kuźwa było? Ona naprawdę coś ćpie chyba. Zaraz nastąpi rage quit, jak Boga kocham. To, co ona dzisiaj odwala, jest po prostu poza komentarzem. Jeszcze jeden krok. Dobrze, że chociaż te... Wiesz co, zabij się, po prostu się zabij. To jest w ogóle właściwa droga? Obawiam się, że tak. Czyli trzeba dotrzeć prawie na sam szczyt. Więc po raz kolejny się pytam, po grzyba w takim razie kazaliście mi złazić na dół, skoro mam teraz wracać na górę. Czyli jednak stamtąd mam skakać. Nie ma żadnego przejścia ani nic. Good job. Brilliant fucking job. Dobra. Jeszcze pewnie tylko z 3 piętra. Ciekawe.
żebym miał biec dalej. Jezu, już się bałem, że się ześliźnie, idiotka. Dobra, wnioskuję, że tu mam zejść sobie po prostu. Iść tu. Tam. Jezus Maria! Nie bardzo widzę drogę, jak miałbym się dostać tam. No jednak się da, spoko. I co dalej? Czyli przeszedłem tu zasadniczo na darmo. No, przynajmniej Fate poćwiczyła równowagę. Ha. Przykro mi to mówić, ale ja chyba nawet nie miałem tu wchodzić. Ja chyba mam się jakoś dostać tam. Podejrzewam, że mniej więcej tak. Ale bardzo mniej więcej. To nie do końca tak, ale jak pi razy drzwi. Tja. No co jest do jasnej cholery z tą idiotką? Serio, mam dwa kółka rozbiegu najpierw nabrać, gdzie wcześniej to poszło bez bólu. Czy tu się gdzieś da wskoczyć, czy... Jak ja mam to niby zrobić? Jedyną opcją jest jakby tamto. Tylko że obawiam się, że to będzie trudne tam wcelować. Chyba że zrobię sobie slow motion. Rozbiegnę się. Wyceluję. Jest! Okej. Dobra. Jezusie Chrystusiasty, to nawet nie wygląda specjalnie jak jakiś centrum handlowe. Co to ma być niby? Farba. Mam się dostać tam, tędy nie przejdę. Jedyna droga jest tutaj. Ale... A nie, jeszcze tu mogę. Okej. Dobra, i znowu bieg po ścianie. Nie! Boże! Nie. Ja już nie chcę, po prostu ja już nie chcę. Ona jest dzisiaj tak złośliwa i głupia. Nie wierzę, że ona to zrobiła po prostu. Masz szczęście, że się z tego wydostałaś. Bo naprawdę byłby rage quit. To ja. Co dalej?
Mam nadzieję, że dolecisz. Czy mnie? Wszystko od początku, oczywiście. Po co ja to kółko robiłem? Brak mi słów. Nie trzymam klawisza do przodu, ona sama przeskakuje przez to. Po prostu nacisnąłem samą spację w tym momencie. Weź się zabij, po prostu zgin na zawsze. Wow. Sama spacja. Okej, i teraz puść. Co jest trudne w tej kombinacji? Przód spacja ku spacja. Puść! No dobra, to inaczej w takim razie. Mój angry level jest w tej chwili naprawdę powyżej chyba czegokolwiek. No fuck, 17 minut po prostu pieprzenia się. I jeszcze taki element spieprzyła, nie wierzę, po prostu... To był przytyk do mnie, czy o co mu chodzi? Wiadomości o poszukiwaniu. Radny daje coś ciekawego. Czyli co na przykład? Coś o obcych. Bardzo ciekawe. Czy oni sprzedają te tunele wentylacyjne z tymi graffiti, czy po prostu już ktoś tu był? O, następna teczka. Wow. Bijemy rekord w tym odcinku. No ja tu... Czy ja może miałem iść tu i wywalić tą kratkę? Nope. No zapewne tam. Nope. Może nawet taki tunel dziś mi sprawia trudność. To jest zdecydowanie nie mój dzień. Nie wiem, co jest dzisiaj nie tak, ale... jest po prostu... tragikomedia. Jakaś snajpereczka. Boję się, że jak stąd zeskoczę, bo po prostu to face się zabije. Pewnie tak by było. Nie mogę... Mogę. Widzisz karabin? Nie. Weź go i namierz kontur. Musisz go jakoś spowolnić. Celuj w silnik. Podłączę cię do kanału radiowego, którego używa CPS. Jaki konwój? Konwój Connors! Jaki macie status? Odbiór! Na razie dobrze, droga jest wolna. No nikogo nie widzę. A, dobra, jadą.
Co się tam dzieje? No nic, tak sobie zaparkowaliśmy. Ruszaj, musisz się tam dostać. Emergency parking, wiesz, stary? Cholera, za późno, już wiedzą, gdzie jesteś. No to było wiadome od początku. Niebiescy by się nie dowiedzieli. Odcinek bez pościgu niebieskich to jest po prostu odcinek stracony. Gdzie mam iść? O, nie tu. O, w dupę. Co to jest? Co mnie zabiło? No kopaj go, no co ty jesteś durna? Jaki to ma odrzut przepotężny? To jest podręczna wyrzutnia rakiet? A on jest co, nieśmiertelny? Ktoś z CKM upruje najwyraźniej. Skąd? Ta-da! I teraz mogę sobie... O! Nie mogę sobie jeszcze. Jeszcze ktoś tu siedzi? Dziany. A bym się śmiał, jakby nie żyła, ale bym się śmiał strasznie. Na mnie poświęcasz. Tyle ci byłam winna, Kate. Weź to. To Meg, przyjaciel, wyprowadzi cię stąd. Ja wezmę na siebie niebieskich, potem się odszukamy, okej? Żadnego dziękuję, jesteś kochana, przytulenia, cokolwiek. Oopsie daisy. O Boże. Meg. Nie mogłem ich powstrzymać. Merk, ty chu. Stko. Ale część z nich dorwałem. Dokąd poszli? Gdzie ich dorwałeś? Wierzy. Tak jakby nie ma ciał. Dobra, Merk, wezwę kogoś, lekarza. Wezwij mi kogoś, tam było napisane. Przepraszam, Merk. Przepraszam. Nie, nie przepraszaj. Nie brzmi, jakby przepraszała. Nie pozwolę. Obiecuję. Dzięki, mała. Czy ona go chciała ten? Last chance, tak jakby.
trzy gołębie. Jak wystrzeliły, to były po prostu turbo gołębie, widzieliście to? Okej. Kończymy ten odcinek. Ja wam jak zwykle dziękuję bardzo, 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 bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak było, to zostawcie po sobie jakiś komentarz bądź też łapkę w górę. I kurczę, mam wrażenie, że przyszły odcinek będzie ostatni. Mogę się mylić, bo ja naprawdę bardzo dawno nie grałem w tą grę. Ale tak mi się coś wydaje. Odcinki stają się coraz dłuższe. Nie jestem pewny, czy to ja coraz bardziej lamię, czy ta gra się staje trudniejsza, czy po prostu fate naprawdę zaczyna derpić. Tak czy inaczej, no mówię, niewątpliwie zbliżamy się do końca, bo zasadniczo robimy to od samego początku, ale mam przeczucie, że ten koniec jest coraz dłużej. No dobra, dzięki wam za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku.